pytania, dlaczego wierzą, dlaczego nie wierzą, jak i cały program ma zachęcić do refleksji nad naszym stosunkiem do wiary, gdyż to właśnie nadaje kierunek całemu naszemu życiu, jest swego rodzaju kompasem życiowym. O czym mamy przypominać róża wiatrów na plakacie? Inną decyzję w danej sytuacji podejmuje osoba wierząca, a inną niewierząca. I choć może nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale jakość wiary lub jej brak mają decydujący wpływ na większość naszych decyzji. Księży biskupie, dzisiaj temat nowej ewangelizacji jest bardzo popularny. Powstają nowe wydziały do spraw ewangelizacji. Kiedyś, jak nasz wydział powstawał 10 lat temu, nie było ani papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji, ani zespołu do spraw nowej ewangelizacji. I ksiądz biskup się odważył powołać pierwszy taki wydział w naszej kurii. Czy chciałam zapytać o odczucia księdza biskupa, czy było to trudne, powołanie wydziału, który nie istnieje w żadnej kurii, i jeszcze powierzenie go osobie świeckiej, i to kobiecie? Tak. Tutaj nie chodzi tylko o nazwę i samą organizację, tylko chodzi o to, z czym, prawda, dana nowa organizacja, prawda, czy wspólnota przychodzi do kościoła. A tu było oczywiste, prawda, że to się mieści w nowej ewangelizacji i ubogaca ją, prawda, więc nie miałem najmniejszej wątpliwości, że to jest potrzebne. No i dziękuję Bogu za to, że to się sprawdza, bo no, owoce są dobre. Potrzebne jest poczucie przynależności do wspólnoty, w której możemy dzielić się radościami i smutkami, obawami i nadziejami. Pierwszą taką i trudną do zastąpienia wspólnotą jest oczywiście rodzina. Stąd rodzi się troska o nią. Tylko zdrowe rodziny tworzą zdrowe społeczeństwo i zdrowy naród. Potrzebne jest także poczucie przynależności do więzi modlitwy, którą jest, a raczej powinna być, parafia jako wspólnota wiary, modlitwy, życia sakramentalnego, wrażliwości na potrzeby bliźnich i dzieła miłosierdzia. Jak zauważono trafnie na ostatnim synodzie biskupów poświęconym nowej ewangelizacji, nasze parafie przypominają przemiącego olbrzyma, dysponującego wielkim potencjałem do zdynamizowania życia wiary. Trzeba więc tego olbrzyma budzić. Nie jest to zadanie na jeden sezon i na siły jednego człowieka. Jest to wezwanie stojące w pierwszym rzędzie przed duszpasterzami, a także przed wszystkimi tymi, którzy należą do wspólnoty parafialnej, w której jest przecież tyle talentów, tyle charyzmatów i tyle ludzi dobrej woli. Inne miasta, się wzorując na nas, też tworzą podobne inicjatywy ewangelizacyjne w swoich miastach. Jakie wskazówki miałby pan prezydent dla nich, może dla władz tamtych miast? Myślę, że to dobrze, że inne miasta się włączyły czy włączają się w tę ewangelizację. No a co można powiedzieć, co władzą powiedzieć miastom? No trzeba się zaangażować po prostu, trzeba pomagać, bo dobrze, że się ma u siebie w mieście takich ludzi, którzy się podejmują organizacji i realizacji takiego tygodnia. To tylko należy Bogu dziękować i żeby tamte miasta również miały takich ludzi, jak mamy w naszym mieście w Bielsku-Białej. Te takie inicjatywy budowania wspólnoty świadomej i tak dalej są ogromnie potrzebne, żeby właśnie pod natchnieniem Ducha Świętego na miarę naszych czasów, prawda, wychodzić naprzeciw, prawda, ze Słowem Bożym poprzez świadectwo, słowo, organizację i uwrażliwiać ludzkie serce, żeby ci, którzy wierzą, pogłębiali swoją wiarę i świadomość przynależności do Kościoła, a równocześnie, żeby to zainteresowało także tych, którzy nie są jeszcze pozbawieni dobrej woli, ale jak gdyby są na obrzeżach Kościoła.
znakiem posłania jest błogosławieństwo i Księga Pisma Świętego, bo mamy głosić nie siebie, ale to, co Bóg objawił i to, co jest treścią naszej chrześcijańskiej, katolickiej wiary. Prezydencie, tydzień z Ewangelią w Bielsku-Białej jest już po raz 12. Chciałam zapytać, czy zauważył Pan jakiś wpływ tygodnia z Ewangelią, czy tych tygodni, które się już odbywały, na życie intelektualne, kulturalne mieszkańców Bielska-Białej? No, to pytanie jest bardzo trudne, że ja mam oceniać wpływ tego. To chyba się nie da. Natomiast można powiedzieć jedno, że na pewno wśród wielu instytucji, wśród wielu imprez, wśród tego, co się dzieje w naszym mieście, bogaty w kulturę, to tydzień z Ewangelią na pewno ma swoje już w tej chwili stałe miejsce w tym krajobrazie naszego miasta. No i praktycznie trudno sobie wyobrazić teraz któregoś roku, żeby tego tygodnia nie było. Myślę, że to jest taki tydzień, którym bardziej aktywnie no, wszystkie wspólnoty działają, kiedy wielu ludzi, którzy może nieraz odeszli od wiary albo z tą wiarą nie mieli nigdy nic wspólnego, jednak widzą, no bo wychodzi się na zewnątrz też, powiedzmy, bo nie tylko w kościołach, nie tylko w domach kultury odbywają się te wszystkie spotkania ewangelizacyjne, ale również przecież na zewnątrz, jak ksiądz biskup mówił, na zewnątrz się wychodzi na środek miasta i dlatego myślę, że ta rola jest nie do przecenienia. Bardzo ważne jest to, że właśnie taki tydzień jest. Myślę, że no oczywiście ja nie jestem do oceny, nikt z nas chyba nie jest do oceny, bo to jest tak duże oddziaływanie, że po prostu nikt nie jest w stanie indywidualnie ocenić, jak duże to, ile ludzi, na ile ludzi to wpłynęło. To myślę, że tam ktoś na górze to ocenia i myślę, że to jest najlepiej zrobi, bo my nie jesteśmy do tego chyba nawet upoważnieni. Natomiast cieszę się, że po raz 12 udało się zorganizować, przecież to jest ogromny nakład pracy, środków, ale myślę, że jest to bardzo, bardzo potrzebne w naszym mieście.